Cześć, tu Mery z Graj Collective, z Kapituły Quentina i także od jakiegoś czasu mam pełną przyjemność współtworzenia projektu z Gruz, które. Na całe szczęście wracają, wracają w bardzo dobrej formie. Ba, mało tego, inauguracja tego powrotu rozpoczęła się na ostatnich targach Fantastyki w 2022 roku. Przypominam, tydzień temu był tam Marek, Golonka i Ekipa, no i chłopaki zapowiedzieli wielki, wielki powrót. Będzie się działo, będzie się grało, będzie się czytało, jak to zwykłam mówić. No i mam także wielką przyjemność, bardzo się z tego cieszę, że pewien wkład w te zgrozy będę także mieć ja oraz ekipa Gray Collective redakcyjnie i konsultacjami będą mnie wspierać. No i tak, słuchajcie, zapowiadaliśmy jakiś czas temu projekt z gruz gotyckich, które się ukazały rok temu dokładnie. I ta kontynuacja miała mieć miejsce sukcesywnie, regularnie w następnych miesiącach. Ta przerwa, która miała miejsce niedawno, niestety zastopowała trochę pojawianie się właśnie tych scenariuszy, ale ale już teraz wiem, że Marek i ja pracujemy nad Carmillą. Carmilla Studium we Krwi, czyli scenariusz do zgruz gotyckich ukazujący właśnie to clue, Czym są zgrozy gotyckie? Już niedługo, mogę powiedzieć w maju, będzie miał swoją premierę. Także trzymajcie kciuki, będzie fajnie, obiecuję, będzie trochę strasznie, będzie gotycko. Natomiast nie będzie to też jedyny scenariusz do zgróz gotyckich, który się ukaże. A kolejną zapowiedzią, którą bardzo, 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 bardzo chętnie zrobię już teraz, jest to duży projekt, który gdzieś tam się szykuje. Duży i mały, można tak powiedzieć, bo zakłada regularne kilka scenariuszy, krótkich scenariuszy, które będą służyć jako tak zwane jednostrzały. I wiążą się z historią naszej Warszawy. I to w różnych, słuchajcie, epokach. Pierwsza rzecz, tytuł projektu, czyli Gdzie czyha koszmar? Odpowiedź: W Warszawie, jak już wiemy. No ale też, tak jak powiedziałam, w różnych epokach. Więc czym w ogóle jest ten projekt? Tak jak widzicie, to forma krótkich siedmiu scenariuszy, siedmiostronicowych, dodajmy. Wszystko gdzieś tam toczy się wokół liczby cyfry 7, bo jest to siódma edycja Zebuktulu. No i siedem to taka cyfra, która chyba dobrze się kojarzy, nie? Więc siedem, siedmiostronicowych scenariuszy, które na warsztat będą brać nawiedzone historie związane z. Warszawą. Dlaczego w ogóle ten projekt się ukazał, skąd w ogóle wziął się pomysł? No, sięgajmy tutaj de facto czasów pandemicznych, początku pandemii, gdzie gdzieś tam zaczęliśmy z Markiem myśleć o, o różnych settingach dla Zewu Kturu, o tym jak, jak to ugryźć i, i co pokazać, i jak trochę tę lokalność też tak wyekstrahować. Jako, że ja Długo, długie, długie, długie lata pracowałam jako przewodnik po Warszawie, to stwierdziłam, że może powrót do korzeni, taki research tych warszawskich opowieści, które zresztą kiedyś miały miejsce, bo prowadzałam wycieczki właśnie szlakiem nawiedzonej Warszawy, różne miejsca zwiedzaliśmy. Nie tylko te najbardziej takie oczywiste. No to stwierdziłem, że wezmę to wszystko, obuduję w Temitę i zaprezentuję wspólnie z markiem właśnie w takich krótkich, jednostrzałowych w założeniu scenariuszach. Całość opieram na książce Danuty za Zawieruchy, gdzie w Warszawie straszy. Polecam bardzo serdecznie. Oczywiście to na innych książek, które także się znalazły w naszej bibliografii, różne historie warszawskie. Historia podziemi Rafała Jabłońskiego specjalnie polecam. Gdzieś na pewno w antykwariacie można ją jeszcze dostać. Szeroki zbiór różnych informacji ciekawych, takich właśnie dotyczących nawiedzeń i różnych dziwnych historii, trochę niewyjaśnionych do końca na temat cytadeli warszawskiej, więc tej wielkiej XIX-wiecznej twierdzy, która do tej pory straż czy rozmiarem przede wszystkim. I nie zagospodarowaniem, ale to już chyba wyłącznie kwestia dobrych decyzji budowlanych, które będą się tam dziać, bo wiem, że muzeum powstaje, i to nie jedno. Gdzie czyta koszmar, czyli właśnie Warszawa? Żeby was trochę zachęcić i powiedzieć nieco na temat tego pierwszego scenariusza, który ma się ukazać, który już zresztą jest w redakcji. Na szczęście. Zaglądamy tam do historii tak zwanego domu pod królami. Domu pod królami, czyli de facto biblioteki Załuskich, która silnie i prężnie działała w, w XVIII wieku. Prace budowlane ruszyły w latach 40. No i gdzieś tam rzeczywiście ta biblioteka Załuskich miała być, miała być taką, takim azylem. Kulturalnym, miała obejmować około 400 tysięcy tomów, różnych rękopisów, rycin, itd., itd. Potężne zbiory historii, numizmatów, medali, no taki w ogóle kolebka, można powiedzieć, wiedzy zebranej na temat naszej historii. Mieściła się w Pałacu Daniłowiczowskim, Łowiczowskim, tak jest, właśnie potem zwanym domem pod królami. No i historia jest taka, że gdy po insurekcji kościuszkowskiej. Władze carskie rozebrały. Tę niniejszą bibliotekę rozkradły także zbiory bogate, które tam były. No i trochę ta biblioteka zaczęła podupadać się. Na szczęście gdzieś w XIX wieku ponownie wrócono do, do tego budynku, zaczęto go odbudowywać, odrestaurowywać. No i wtedy, właśnie na początku XIX wieku, może troszeczkę później, okazało się, że w piwnicy domu pod królami odkryto 30, Osiem popiersi głów różnych władców, i to jeszcze do tego byli oni podpisani, między innymi Stanisław August, Mieszko I, różne inne też ważne historycznie postacie, i wszystkie co ciekawe, miały ukruszone nosy i kawałki twarzy gdzieś tam pogubione. Nie wiadomo skąd one się tam wzięły, do tej pory nie zostało to odszyfrowane. Nie wiadomo kto też oskuwał im nosy i kawałki twarzy, no i nie wiadomo kto również opatrzył je specyficzną odpowiednią inskrypcją z nazwami właśnie imion, czyli Mieszko, czyli Stanisław August i również ich funkcjami ówczesnymi. Do tej pory nie wiadomo. Budynek w czasie wojny nie ucierpiał, ale w powstaniu warszawskim Niemcy go niestety podpalili, więc zostały po nim zgliszcza. Obecnie mieści się tam siedziba Zajksu. No, i tym zajksem będziemy troszkę, będziemy troszkę pogrywać w tym scenariuszu. Mogę zdradzić, że setting będzie miał miejsce w latach 60.. -tych. Także jest to jakaś tam epoka niewyświechtana, niewyeksploatowana, jeżeli chodzi o system zewu, bo jeszcze nie dotykamy w tym pierwszym scenariuszu tych. Lat 20. dopiero późniejszy scenariusz też zdradzę, będzie, będzie dział się w latach 20. no a na początek idziemy właśnie takim PRL-em kolejne zapowiedzi scenariuszy już niedługo postaramy się, żeby ten projekt gdzieś tam światło dzienne ujrzał być może na jesieni albo zimie 2022. A, ale o postępach prac będziemy na pewno informować, gdzie czyha koszmar? To jest projekty wzięty na tapetę, między innymi oczywiście, między innymi jeżeli chodzi o ekipę z Gruz, bo na pewno na tapecie mają jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej, nie tylko takich. No a Carmilla już niedługo w maju i późniejsze gotyckie tematy, także będziemy dopinać i Was o tym informować. To spod mojej ręki. Co więcej, to na pewno Marek będzie informował tak samo. No, będzie się działo. Więc trzymajcie kciuki i zachęcamy do śledzenia z gruz, nie tylko online, ale też na eventach, które w końcu wracają do łask offline. Trzymajcie się!